Tam jest Sabohar. Kiepsko wygląda. Słońce nade mną. Słońce przede mną. Pokaż mi drogę w szarej godzinie. Słońce nade mną. Ty musisz być Sabohar. Słońce przede mną. Pokaż mi drogę w szarej godzinie. Nie. Naczynie musi być puste. Jako miejsce dla wizji. Nie potrzeba ci wizji. Tylko pomocy z Nahora. Po drodze widziałam, że szlak został zniszczony. To dlatego jesteś ranny? Mój ból. O, to część rytuału. Jesteś poważnie ranny. A twoi ludzie mają mało czasu. Wpatrywanie się w burzę ptaka niczego nie rozwiąże. Nie rozumiesz znaku. Spadł tu, pod wieżą. Muszę tylko ujrzeć ścieżkę zmierzchu. Mój lud znajdzie drogę do domu. Słuchaj. Lokasza robi co w jej mocy, ale... ataki maszyn. O Seramowie. Zakon się boi, Sabohar. Ostatnie promienie wieczoru całkiem wypalą ich strach. Nie wydaje mi się. Czego ty właściwie oczekujesz, co? Że jak będziesz siedział tu dość długo, to słońce coś powie? Droga do nowego domu. Upadek maszyny może znaczyć tylko to, że burza minęła. I zbawienie jest o krok. Albo jakiś Oseram strzelił do niej i rąbnęła w starą wieżę. Słuchaj, masz przebite płuco. Modlitwa tego nie uleczy. Słońce o to zadba. A ja nie utracę wiary. Utrata krwi jest chyba ważniejsza. Twoi ludzie potrzebują ciebie. Schronienia. Bezpieczeństwa. Słońce nade mną. Słońce przede mną. Pokaż mi drogę w szarej godzinie. Chyba cały czas wpatrywałeś się w swoje wybawienie. Słońce nade mną. Muszę dostać się do burzy ptaka i zabrać jego serce. Zachowam to dla farbiarzy. Serce burzy ptaka jest cenne. Można wykarmić uchodźców tam w dole. A jego odpowiedzią jest modlitwa i udar? Dlaczego każdy spotkany kapłan uważa, że ślepa wiara wystarczy?
wygląda na jadalnię. To pani. Seram, który pilnował uchodźców, pewnie poszedł po Tolandę. Muszę ich wydostać, zanim wróci. Dobra. Dzięki temu sercu zakon będzie stać na schronienie. Starczy też na nowe ubrania i żywność. Zawohar? Trzymasz się? Powinnam tam wracać. Savoha? Robiłeś, co mogłeś. Teraz odpocznij. Zaopiekuję się twoimi ludźmi. Trzeba powiadomić Lukaszę. Przekazać jej serce burzy ptaka. Jest to i jego zbiry.
człowiekiem ugodowym. Dam wam jeszcze jedną szansę. Zróbcie przejście, a nic wam się nie stanie. Nie damy ci przejść, Oseramie. Wybierz przemoc, a skazisz swoje sumienie. Jak zwykle Kardża muszą wszystko niepotrzebnie utrudniać. Dobra, chłopcy. Słyszeliście. Przygotujcie swoje sumienie. Czekaj no, Toland. Znowu ty? Słuchaj, cierpliwość mi się kończy. To ja trafiłem burzo ptaka. Części należą do mnie. Mam gdzieś, kto stoi mi na drodze. Czy dzikuska Nora, czy łajzy Kardża Cienia. To jest moje. Z tego co wiem, prawo mówi, że zdobycz należy do tego, kto ją znajdzie. A pierwsza byłam ja. Czyż nie? Zabrałaś serce? To ja go zestrzeliłem, ja! Czyż nie? Ma rację, szefie. Cholera lub stół pysk! Dobra, wygrałaś. W sumie i teraz kwitnie. Nie potrzebuję teraz tego wraku. Ale tym ludziom przyda się wszelka możliwa pomoc. Chodźcie, chłopcy. Wracamy do Złomianek. Muszę się napić. Aloy, ponownie dziękujemy. Jasne. Weź to serce. Kupisz za nie jedzenie, ubrania, schronienie dla ludzi. Może nawet jakiś kawałek ziemi. Nie... Nie mogę... Savohar podejmuje decyzję. Nie. Przykro mi, Lokaszu. Savohar już nie wróci. Nie żyje. Wiem, że to trudne. Ale twoi ludzie potrzebują przywódcy. Idź do Złomianek. Pomów z naczelniczką, Petrą. Daj jej serce burzo ptaka. Ona się wami zajmie, póki nie staniecie na nogi. Odnajdźcie drogę. Zrobię, co się da, Aloy. Bo jaki mam wybór? Proszę, przyjmij to. Drobiazg, ale być może przyda ci się później. Zatem do Złomianek. Zostawię to w moim schowku. Martwy kolcogrzbiet. Przewodospadzie. Wodospadzie. Ktoś przy nim majstrował. Wygląda, jakby został zdominowany. Wygląda, jakby zginął na miejscu. Może rozpędzony spadł z urwiska? I pójdę tym szlakiem.
czerpnę swoje zakupy. Możliwe, że rozpędzony spadł do bliska. Powinien trzymać się szlaku.
kopalnia. Połamane drzewa. Jakby całe stado tędy przegalopowało. Stąd przyszły końcu grzbiety? Ale jak? Chyba, że jaskini prowadzi poza beznadzieję. Dobrze. Sprawdźmy, dokąd prowadzi. Zniszczone tory starej kolejki. Chyba niedawno. Tędy raczej nie przejdę. Dym z głębi kopalni. Jakiś wybuch? Kolce grzbiety. A więc przeszły tędy. Te musiały zostać uwięzione. Zanim się rozejrzę, muszę się ich pozbyć. Thank you.
Dobra. Lepiej sprawdzić, skąd wydobywa się ten dym. Dymu. Te tunele ciągną się naprawdę daleko. Dość płomienia, żeby wysadzić całą górę. Na jednej z beczek jest jakaś wiadomość. Zaadresowana do Luwunda. Wygląda na to, że ta kopalnia ma zresztą. Luwund zrobił się chciwo. Drążył dalej i dalej w głąb góry. Javad musi się o tym dowiedzieć. Więc Ulwund drążył za wszelką cenę, usiłując wycisnąć z kopalni, ile tylko się dało. Do czasu, kiedy pojawiły się końcu grzbiety. Może któryś z wybuchów otworzył przejście. Tylko skąd? Thank you.
Zachowam to sobie. Sprawdźni, jakie wieści przynosisz? Tropy kolcogrzbietów przy kamieniołomie. Wygląda na to, że wybiegły z kopalni z drugiej strony doliny. Z kopalni? A skąd stado kolcogrzbietów się tam wzięło? Nie jestem pewna, ale Ulwund kazał wysadzać skały, żeby dostać się do tuneli poniżej. Na litość świtu, mówiłem mu, że to nie warte ryzyka. Te tunele ciągną się całymi milami, nawet poza beznadzieję. Nie myślisz chyba? Wybuchy Ulwunda otworzyły przejście z drugiej strony? Możliwe. Tak, to możliwe. Jeśli to prawda, musimy to tylko potwierdzić. Śledztwo tak dokładne, tak rzetelne, wspierane przez samą zbawczynię. Dobrze, to będę szukać. Jak obwinianie Karcza za kolcogrzbiety pomoże mu dostać kontrolę? Rozejrzyj. Sugerować do posłuszeństwa? Cóż, nawet po... On myśli... W dodatku. Zgadza się. Muszę iść. Oczywiście. Jeśli mam ustalić, skąd wzięły się kolcogrzbiety, muszę ruszyć na zachód. Kolejny powód, by doprowadzić do ambasady. Masz dosyć dziczy? Ruda! Witaj znowu! Tego mi było trzeba.
A, nie ma sprawy. Zagramy później. Wędruję do schowka. Muszę uważać, by się nie poplamić. Dam jej radę. Nie!
to obchodzi. Ciebie nie? Tak się składa, że nie. Dzień i tak był kiepski, a teraz proszę. Dwoje idiotów postanowiło wspiąć się na tę diabelną górę. Nie byłoby tak źle, gdyby ten tutaj nie był taki ciężki. Czekaj, dwoje idiotów? Ja się jąkam? Tak, dwoje. Słyszałem, jak kobieta wrzeszczy tam na górze. Chyba trafiła między ostre pazury, a strome urwisko. Ktoś ma kłopoty. A nie chcesz nic zrobić? Sama sobie winna. A ja tu mam dosyć roboty. Serio nie zamierzasz jej pomóc? A ty serio zamierzasz? Ktoś ma kłopoty na szczycie wzgórza. Czas na wspinaczkę. Może wykorzystam schowek. Zostaw mnie, ty zardzewiała po prostu. Wszystko gra? Przeżyję. A widziałaś może po drodze mojego tak zwanego obrońcę? Trudno go przegapić. Nie żyje. Cóż, takie są skutki zaufania pierwszemu lepszemu bysiowi, który twierdzi, że jest góralem i łowcą maszyn.
Przynajmniej nie muszę mu teraz płacić. Co robisz tak wysoko? To była kiedyś wieża sygnałowa. Jej mechanizm jest wyposażony w soczewkę, która w pewnych kręgach jest bardzo cenna. A skoro Kardże planują zburzyć wieżę, miałam zamiar ocalić soczewki przed zniszczeniem. Jeśli zdobędziesz soczewki z tej i pozostałych wież, to obiecuję, że ci się to opłaci. Mówiłaś, że to wieża sygnałowa. W lepszych czasach robiła spore wrażenie. 6 świecących wież, 6 wież bez nadziei. Miało ostrzegać przed nadejściem tenaktów, choć niewiele to dało. Więc chyba rozumiesz, że Kardże nie szczędzili środków na ich postawienie. Dlatego te soczewki muszą znaleźć nowy dom, zanim wieże zostaną zburzone. A więc jesteś złodziejką? Powiedzmy, że jestem sprawną poszukiwaczką okazji do niezłego zrobku. Słuchaj, Kardże i tak chcą wyburzyć wszystkie wieże. Są dla nich bezwartościowe. Chcą się tylko przypodobać tenaktom. Widzisz? Kradzież bez ofiar. Okazja. Powiedz to swojemu kumplowi. Sam sobie winny. Czemu sama nie pójdziesz? Widzisz, nawet gdybym nie miała skręconej kostki, w żadnym razie nie jestem tak sprawna jak ty. No weź, nie mogę ścierpieć myśli, że soczewki się zmarnują. Mój ojciec wpadłby przez to w rozpacz. Twój ojciec jest złodziejem. Wybacz, poszukiwaczem okazji? Nie, on pomagał budować te wieże. Przed jego śmiercią. A więc stąd wiesz o soczewkach? Tak. Mają dla mnie wartość sentymentalną. W sumie kilka już znalazłam. Proszę, proszę. Ty też jesteś poszukiwaczką okazji, prawda? Więc pozwól, że cię od nich uwolnię. To będzie odpowiednia nagroda za twój wysiłek. W końcu jestem uczciwą handlarką. Dziękuję. Aloy. Reina. No cóż, Aloy, gdy tylko się pozbieram, wrócę do samotnego światła, by wyleczyć kostkę. Będę się tu kręcić na wypadek, gdybyś chciała mi przynieść soczewkę z tej wieży. Nie naciskam, tak mówię. Na pewno ci się opłaci. Postaram się pomóc. Dobrze, weszłam.
to miejsce. Jedno z urządzeń sygnałowych. Powinna to być soczewka dla Reiny. No i proszę. Udało się znaleźć kolejną soczewkę dla Reiny. Znalazłaś soczewkę? Może, jeśli masz ochotę na handel. Ha! To handlujmy. Proszę bardzo. Czyż nie jest piękna? A tutaj coś ode mnie za fatygę. Jeśli znajdziesz jeszcze jakąś, koniecznie odszukaj mnie w samotnym świetle. Rozumie się. Do zobaczenia.